Rozmowa dnia. Agnieszka Marszał przed mikrofonem w studiu we Włocławku. Dzień dobry, zapraszam na rozmowę dnia, a naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka do spraw między innymi rozwoju miasta i inwestycji. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. Jak pan się czuje w tym nowym roku? No z optymizmem. No myślę, że jak większość z nas po tym trudnym 2020 roku, wszyscy patrzymy w ten nowy z dużym optymizmem. Mi z nadzieją to też się udzieliło. Tak jest, z nadzieją, że będzie lepszy na każdym polu, w każdej dziedzinie, bo ten 2020 wszystkim dał w kość. Patrząc na budżet Włocławka, na ten nowy 2021 rok, można rzeczywiście ten optymizm czuć i nadzieję, bo ten budżet wygląda imponująco, jeśli chodzi o inwestycje. 181 milionów złotych na inwestycje. Fakt, że tam jest trochę inwestycji z tego roku, które będą dokańczane, no ale mimo wszystko to jest rekord, jeśli chodzi o nasze miasto. Czy to znaczy, że ta pandemia finansom samorządu nie zaszkodziła? No tak bym nie powiedział, bo my mówimy, jeżeli chodzi o inwestycje, to mówimy o wydatkach majątkowych, takich, które, no jak gdyby inaczej możemy trochę księgować. Pandemia będzie miała i ma już wpływ, bo to widzimy, głównie na przychody, na dochody bieżące, czyli te, które wynikają z podatków od nieruchomości, czy z podatków, z udziału podatków od osób fizycznych. Z prezydentem Markiem Wojtkowskim, kiedy w połowie roku zastanawialiśmy się, w jakim kierunku iść wobec pandemii, uzgodniliśmy, ustaliliśmy, że chcemy jednak pobudzać naszą lokalną gospodarkę poprzez inwestycje publiczne. Stąd też stwierdziliśmy, że absolutnie na inwestycjach miasta nie będziemy oszczędzać. A tutaj w przypadku roku 2021, no szereg inwestycji jest też wsparta ze środków zewnętrznych, głównie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również środków, które są dostępne z budżetu państwa, jak Fundusz Dróg Samorządowych czy Fundusz Inwestycji Lokalnych, chociaż tym drugim naborze akurat nasze miasto no, nie zostało uwzględnione. No ale liczymy na to, że w kolejnych to się zmieni. Tak, złożyliśmy wnioski do kolejnego naboru i liczymy na to, że tym razem nasze wnioski zyskają aprobatę. Zajmuje się pan tematyką rozwoju miasta. Zastanawiam się, czy ten kryzys związany z pandemią koronawirusa, pana zdaniem, może zmienić priorytety takiego rozwoju miast w ogóle i czy powinien je zmienić? Myślę, że zmieni, ale to w różnych obszarach. Generalnie świat po COVID-zie będzie zupełnie innym światem niż ten przed. To być może truizm, co powiedziałem, ale myślę, że coraz więcej Polaków, osób zdaje sobie z tego sprawę i miasta będą inne, inaczej będą podchodziły do sprawy. Chociażby mamy przykład w transporcie zbiorowym. Który bardzo ucierpiał. Z jednej strony ucierpiał, ale z drugiej strony my wdrożyliśmy szereg takich działań, które zostaną na przyszłość, chociażby dyspensery, którymi mogą mieszkańcy Włocławka dezynfekować ręce. No to przymus czy efekt pandemii, ale to wiemy już, że z nami zostanie. Na pewno będziemy musieli nieco inaczej podejść też do wzmacniania lokalnej gospodarki. To, co mówiłem na samym początku, inwestycje publiczne to jedno. Ale my w połowie roku również zredukowaliśmy znacząco opłaty za zajęcie pasa drogowego pod prowadzenie działalności gospodarczej, na przykład ogródków letnich. I to też z nami zostanie. Ja w to bardzo mocno wierzę, bo wydaje się, że lepiej jest z naszej perspektywy jednak, żeby te ogródki były, funkcjonowały, nawet naszym kosztem dochodów budżetowych. Bo to była jakaś możliwość w ogóle dla funkcjonowania restauratorów w pewnym okresie przecież. O to właśnie chodzi.
a jak gdyby w przyszłości mamy szansę na dochody z drugiej strony, to znaczy te pochodne podatku. Dotknął pan tutaj tematu, który mnie w kontekście tej pandemii właśnie zainteresował. Planowania przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że ta pandemia bardzo dobitnie pokazała, jak bardzo nieprzyjazne często są nasze miasta dla życia. W momencie, kiedy zostaliśmy zamknięci, kiedy był ten pierwszy wiosenny lockdown, który dla wszystkich był szokiem i ludzie utknęli w wieżowcach, w małych mieszkaniach, bez możliwości wyjścia, no to okazało się, że zbawieniem jest posiadanie na przykład właśnie domu za miastem z ogrodem, gdzie ma się trochę wolności. Pytanie, jak ta pandemia może zmienić na przyszłość planowanie urbanistyczne właśnie miast? Czy my, mówię o Włocławku, jak gdyby wyprzedziliśmy tę pandemię i to mówię z pełną odpowiedzialnością, dlatego że Włocławek od dłuższego czasu już się zmienia pod tym względem. Znaczy my, przygotowując się na przykład do funduszy norweskich, do programu rozwoju lokalnego, zaplanowaliśmy, że Włocławek będzie takim miastem slow life, czyli miastem niewielkich odległości, gdzie właściwie w promieniu 15 minut piechotą mogę załatwić, brzydko mówiąc, wszystkie podstawowe sprawy, które są. Ale jeżeli chodzi też o parki, to ja przypomnę, że w ubiegłym roku uruchomiliśmy, czy oddaliśmy do użytku park na Słodowie. To 5 hektarów odzyskanej przestrzeni biologicznie czynnej, odzyskanej dla mieszkańców Włocławka i my tą przestrzeń cały czas rozwijamy. Mało tego, mamy plany na kolejne parki, chociażby na Grzywnie, więc ten dostęp do zieleni, do terenów biologicznie czynnych, no we Włocławku zawsze był bardzo duży, a my jeszcze go poprawiamy. Specjaliści też mówią o tym, że warto by było pomyśleć o zrównoważonym rozwoju dzielnic i w tych miastach średnich, i mniejszych, i większych, i bardzo dużych. Tak, żeby nie było tak, że niektóre dzielnice są tylko sypialniami miasta, a życie kumuluje się w innych, no bo ta pandemia rzeczywiście pokazała, że w momencie, kiedy musimy się dystansować, jest to problematyczne. No właśnie o tym mówiłem. Tak, tak planujemy nasze miasto, mówię o Włocławku. Żeby te dzielnice... One nie były jak gdyby tylko jednofunkcyjne, żeby one były wielowymiarowe, żeby mieszkańcy mogli w nich spędzić czas w taki sposób, jaki będą sobie tego życzyli. No to powiedzmy o jednej z ważnych inwestycji, choć to jeszcze kwestia przyszłości, program Fabryka, realizowany przez agencję rządową. Już wiemy, że została wybrana we Włocławku lokalizacja pod nowoczesny biurowiec, to jest osiedle Południe, ten popularnie zwany Plac Cyrkowy Przybroniewskiego. Ale moje pytanie brzmi, czy właśnie w dobie pandemii, gdzie okazało się, że tak naprawdę najważniejsza jest praca zdalna i szybki internet, czy pana zdaniem to jest przyszłość, to jest dobry kierunek, żeby budować jednak biurowce, które kumulują ludzi na jednej powierzchni? Jest, dlatego że my do biur i tak wrócimy. Ja i tak nie uciekniemy od takich bezpośrednich kontaktów, a ta obsługa biurowa, administracyjna jest potrzebna i korporacje również międzynarodowe szukają możliwości outsourcingu, zlecenia na zewnątrz części wykonywanych przez siebie zadań. No i to jest szansa. Też ja od początku z programem Fabryka tutaj we Włocławku współpracowałem z przedstawicielami ARP. Ja nie miałem przez moment żadnych wątpliwości, że to jest ogromna szansa dla naszego miasta, dlatego że... A będzie miał kto tam pracować? Bo to ma być wysoko wykwalifikowana kadra. Ja jestem przekonany, że tak, dlatego że od już dłuższego czasu włocławskie uczelnie kształcą w kierunkach pożądanych właśnie w tym obszarze. Mówię tutaj o ekonomistach, o administracji, więc jestem przekonany o tym, że znajdą tam osoby pracę, te, które no, nie mogą znaleźć jej chociażby w przemyśle, bo Włocławek to jest nadal miasto przemysłowe. Mhm. Ale nasze miasta muszą być też bardziej ekologiczne, muszą być zielone, to już wiemy od dawna, w tym kierunku idzie Unia Europejska. To podkreślają także specjaliści, że pandemia to jest właściwie taki znak stopu, pierwszy być może, dopiero pierwszy dla nas, dla ludzi,
ludzkości w ogóle i że to, jak traktujemy środowisko, no, przyczyniło się w znacznej mierze do tego, że ta pandemia jest. I w kontekście tej ekologii wrócę do transportu, no bo publiczny ucierpiał, natomiast wciąż na niego stawiamy. Zresztą specjaliści też przekonują, że pora uwolnić nasze ulice od nadmiaru samochodów, bo z tym mamy do czynienia we Wrocławku, tych samochodów jest w ogóle bardzo dużo. Również już to się zaczęło, zresztą we Wrocławku także, takie uwalnianie trochę przestrzeni dla pieszych, poszerzanie w momencie, kiedy się musimy dystansować. Ale to są zawsze trudne zmiany, wymagające odwagi, no bo my kierowcy, kiedy siadamy za kółkiem, no to chcemy dojechać wszędzie, szybko, pod drzwi i mieć od razu miejsce do zaparkowania. No jak to zrobić, żeby nikogo za bardzo nie bolało? No przede wszystkim powoli, ale konsekwentnie, krok za krokiem. I przykład ogromnego sukcesu Włoweru, czyli włocławskiego roweru miejskiego, pokazuje, że jednak mieszkańcy naszego miasta chcą zmieniać nawyki, chcą zmieniać przyzwyczajenia, chętnie korzystają z nowych form. Więc my konsekwentnie, tak jak pani redaktor powiedziała, i uwalniamy chodniki z samochodów, bo to jest ważne, ale też budujemy nowe drogi rowerowe. Ale też mimo pandemii z roku na rok zwiększamy wydatki na transport zbiorowy, na funkcjonowanie miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, tak żeby mogło realizować jeszcze większą ilość przejazdów, a dzięki temu być bardziej dostępnym, bardziej takim intuicyjnym transportem zbiorowym. To nie jest recepta nasza, którą my opracowaliśmy absolutnie. Korzystamy z dobrych praktyk nie tylko w naszym kraju, ale przede wszystkim ze świata, głównie z Europy. I absolutnie moim marzeniem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy na 1000 mieszkańców tych samochodów będzie porównywalna ilość do Berlina. Tam jest no, 260, niecałe 300 samochodów na 1000 mieszkańców. No we Włocławku jest co najmniej dwa razy więcej. Co najmniej. Panie prezydencie, to już na koniec. Krótko. Dla pana jako zastępcy prezydenta miasta największe wyzwanie tej pandemii i życzenie na ten nowy rok? No na pewno największym wyzwaniem jest takie wsparcie dla włocławskiego biznesu, żeby on wyszedł z pandemii obronną ręką. To jest największe wyzwanie z mojego jak gdyby pionu, dlatego że dla nas wszystkich z prezydentem na czele to jest przede wszystkim zdrowie naszych mieszkańców i będziemy bardzo mocno namawiać mieszkańców naszego miasta do udziału w szczepieniach, do tego, żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalności. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Agnieszka Marszał, do usłyszenia.